10. Puchar Polski w Koninie. Naszym gościem jest Piotr Bagiński. Witaj. Witam. Piotrze, wystartowałeś w kategorii Elita 94 kilo. Walczyłeś pierwszą walkę z Jakubem Sawickim z Copacabany. Niestety ci nie poszło. Co możesz nam powiedzieć na ten temat? Na temat, że mi nie poszło? No tak. Jak ocenisz tę walkę? Oceniam słabo, jeżeli przegrałem, to nie mogę tutaj oceniać jej pozytywnie, bo pozytywów tam nie będę szukał. Może tyle, że broniłem się przed sweepem i nie dałem się skończyć na tej zasadzie, ale walka była remisowa, sędzia orzekł decyzją, że Kuba był aktywniejszy. Prawidłowo, no. Ja się niektórych czasami już przemógł nad sędziową tą walkę, bardzo doświadczony zawodnik, trener i zarazem sędzia, więc tutaj nie mam żadnych pretensji. Żadna walka przegrana nie cieszy. Trzeba wyciągnąć wnioski. Wiedziałem, że Kuba przy swoich długich nogach, jeśli zapnie gardę, będzie mi bardzo trudno ją rozpiąć. No i tak było. Nie? Dobrze, właśnie po walce dyskutowałeś z Przemognatem. Co mu tam powiedziałeś podczas werdyktu? Miałem tam swoje uwagi, ale generalnie Przemok mi wytłumaczył i faktycznie troszeczkę za duże emocje. Ja sobie coś tam wkręciłem w głowę, że nie się z tym. No, Przemok miał całkowicie rację i ta moja dyskusja była tylko... Znaczy inaczej, no, to nie było absolutnie jakaś nieeleganckie. Zadałem pytanie i myślę, że tak się powinno, jeżeli już ktoś ma jakieś swoje uwagi do walki, do sędziowania, tak powinien to robić. Nie inaczej, nie szykując, nie cytując, nie krzycząc, że został oszukany. Niemniej jak najbardziej Przemo mi wyjaśnił swoje spojrzenie i faktycznie zgadzał się z nim jak na 100%. Jesteś tutaj w Koninie, wziąłeś udział jako zawodnik, ale widzimy, że także pomagasz Jackowi Wróblowi przy organizacji. Tradycyjnie pomagam jako sędzia i staram się wspomóc zawsze takie imprezy tego typu sędziowaniem swoją jakąś tam skromną osobą i jakimś tam doświadczeniem, które mam w tej mierze. Niemniej wiadomo, to nie idzie w parze, bo w tym czasie nie mogę się poświęcić swoim zawodnikom, którzy tutaj też startują. Nie mogę ich dopingować, nie mogę im podpowiadać, no ale tak jest, no to takie to są zawody i taką jestem osobą. Myślę, że wszyscy wiedzą. Puchar Polski w Koninie jest jedną z najbardziej prestiżowych zawodów BJJ w Polsce. Potwierdzasz tą tezę, tą opinię? Oczywiście, no bo oprócz Mistrzostw Polski, oczywiście organizowanych od lat, nie pod Polskim Związkiem Jiu-Jitsu, tylko to, które organizujemy wspólnie to środowisko BJJ, które jest w Polsce, jest największą imprezą, a to jest druga w kolejności impreza. Ponad 400 zawodników, mówi samo za siebie, zresztą ta ilość zawsze wzrasta co roku i trzeba zdać sobie sprawę, że Jacek bardzo fajną imprezę organizuje, fajne nagrody, organizacyjnie też to jest bardzo dobrze zorganizowane, moim zdaniem biorę się najlepiej z sukcesami. Właśnie, nawiązując do Polskiego Związku Jiu-Jitsu, niedawno pojawiła się informacja, że Polski Związek Jiu-Jitsu organizuje właśnie Puchar Polski tydzień później. Jak się tego odniesiesz? Czy uważasz, że znowu to jest jakby atak? Szczerze mówiąc, nie interesuje mnie. Niech sobie panowie organizują tą imprezę, ja życzę im powodzenia. Jak powiedziałem, zawodnicy wybiorą, gdzie jest ich droga. Moi zawodnicy jeżdżą na imprezy, które są od lat uznawane i od lat organizowane przez to środowisko jiu-jitsu. Myślę, że przez to pokazują szacunek do pracy tych ludzi, którzy od lat robili tą pracę. Kto chce, niech jedzie, no nie ma problemu, no ja nie widzę w tym problemu, ja na pewno nie mam czasu akurat i raczej tam nie będę. Cofnijmy się do twojego występu na Mistrzostwach Polski ADCC. Udało ci się tam zdobyć srebrny medal po bardzo ciężkich walkach. Jak skomentujesz swój występ? ADCC to jest zawsze bardzo... Mistrzostwa Polski ADCC są zawsze dla mnie ciężką imprezą z prostej przyczyny, jestem organizatorem i nigdy nie jestem w 100% w 100% przygotowany, a tym bardziej no, gotowy do tych walk. Startuję jakby z rozbiegu, z tego powodu też, że co roku niestety jestem starszy, nie młodszy i zdaję sobie sprawę, że moje możliwości startów, a zarazem nawiązywania walki z młodszymi zawodnikami, to coraz bardziej uciekają i staram się jakby złapać ostatnim kwietem te wszystkie możliwości, dlatego startuję. Poza tym chciałbym zawsze pokazywać drogę swoim zawodnikom, że trzeba startować, że można startować, bez kwestii tylko chęci, nie tam w sytuacji, że
albo więcej goli, albo czasu, albo... Po prostu to bardziej ta impreza jest w Szczecinie, więc uważam, że jakby świetnym moim obowiązkiem jest wystartować. Oczywiście chciałbym być mistrzem Polski zawsze i wygrywać, ale nie udaje mi się to. No w tym roku i tak dość wysoko doszedłem, chociaż nie spodziewałem się. No właśnie, w półfinale stoczyłeś bardzo zacięty i emocjonujący bój z Łukaszem Michalcem, uczniem Zbigniewa Tyszki. Jak wspominasz tą walkę? No, było ciężko. Było ciężko, udało mi się tam coś zrobić i wygrać tą walkę. Niemniej Łukasz jest zawodnikiem bardzo niebezpiecznym, cały czas rozwijającym się dynamicznie i te walki są bardzo ciężkie. Zresztą to akurat nie tylko Łukasz, no, całe polskie jiu-jitsu, całe polskie submission się rozwija, wszyscy młodzi zawodnicy trenują. Mają przewagę nade mną czy nad zawodnikami mojego, powiedzmy, pokolenia jiu-jitsu takie, że od młodszych lat o wiele wcześniej zaczęli ten sport i nie musieli wyważyć otwartych drzwi, czyli krótko mówiąc, wiele rzeczy dostali na talerzu, tak? I techniki, i metodykę itd. Oczywiście my do tego musieliśmy dochodzić w jakiś bardzo prosty, głupi czasami sposób i marnowaliśmy czas, krótko mówiąc, nie? Te 4 lata kiedyś. W tej chwili myślę, że zawodnik jest w stanie zrobić w ciągu roku. To sam, ten sam postęp. Ja im zazdroszczę. Hardcore. Ja im zazdroszczę, niemniej. Przepraszam, to twarz mi na przykład ukrajem. Nie ma problemu. Chcę tu dużo mówić. No jest ostro. Jest ostro. No ten poziom cały czas idzie do przodu. Ja się cieszę z tego powodu, bo jestem jakim, może tam za dużo słowo ojcem, ale współtwórcą tego wszystkiego w Polsce i jednym z wielu oczywiście. I jeżeli widzę, że ci zawodnicy idą i potem się z nim kulam chociażby na treningu i czuję co on robi, no to naprawdę jest wielka satysfakcja jako twórca, a jestem bardzo zły czasami jako zawodnik, że po prostu nie mogę sobie poradzić z nim. Nawiązując jeszcze do twojej walki z Łukaszem, w pewnym momencie, gdy udało ci się uciec z zagrożonej pozycji, pokazałeś jakiś tam znak. Co on oznacza i do kogo on miał być skierowany? Wszyscy są, ludzie, którzy mnie znają, wiedzą jaki jestem, wiedzą, że lubię sobie robić żarty. Był to żart w kierunku oczywiście Zybiego. Który bardzo emocjonalnie podchodzi do walki. Ja zresztą bardzo też podchodzę emocjonalnie. A że z Zybim mamy takie stosunki bardzo dobre oczywiście, ale jest duże współzawodnictwo sportowe. Efekt końcowy był taki, że tam gdzieś byłem naprawdę, jak to mówią przysłowiowo, w czarnej dupie, a wyszedłem z tej pozycji, udało mi się uciec. To było bodajże duszenie za pleców. Technika firmowa, która nazywa się Zemboleo właśnie Zbiegu. Udało mi się z niej uciec i pokazałem po prostu, krótko mówiąc, rock and roll, nie? Absolutnie nie był to jakiś, bo gdzieś tam wyczytałem, że pokazałem palucha. Nie jestem chamem, nie jestem prostakiem i takich rzeczy nie pokazuję, bo szanuję i przeciwników, i szanuję trenerów. Natomiast pokazałem po prostu dla fanów. Krótko mówiąc, jeżeli uda mi się uciec z tak zwanej czarnej dupy, to się zawsze cieszę. I tu mi się udało, i że pokrzyżowałem plany Łukaszowi, a zarazem Zybiemu, który już myślał, że jestem złapany. I oczywiście żart i absolutnie nikogo nie chcę obrazić, nikogo nie chcę, żeby się poczuł dotknięty, bo myślę, że tak jak zawsze mówię, bawimy się w ten sam sport, to jest nasze wszystkie wspólne hobby, powinniśmy szanować to, że i trzymać się razem.